Spotykamy się w Urzędzie Gminy Nasielsk. Gmina Nasielsk położona jest w województwie mazowieckim, około 50 km od Warszawy. Jest to gmina wiejsko-miejska, która liczy około 19,5 tysięcy mieszkańców. Bardzo dziękuję burmistrzowi, panu Bogdanowi Ruszkowskiemu, za zaproszenie do gminy. Zawsze być. I dziękuję także Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk za przybycie do gminy. Pani Aldona Swarzewska i pani Katarzyna Osińska przyszły też dzisiaj. Rokrocznie, od kilku lat już, gmina realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nasielsk. W tym roku gmina na program przeznaczyła ponad 50 tysięcy złotych. I w programie tym gmina realizuje intensywne działania, które mają zapobiegać bezdomności zwierząt. Głównie chodzi o psy oraz koty. Oraz gmina w tym programie intensywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, właśnie między innymi ze stowarzyszeniem. Może zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli od programu opieki nad zwierzętami. Na czym ten program polega? Główne założenie programu jest to, aby tych zwierzątek bezdomnych na terenie miasta i gminy było jak najmniej. Żeby bezdomność zwierząt została wyeliminowana. To jest bardzo trudny temat i tutaj chwilę czoła przed paniami, gdzie jest inicjatywa oddolna. Dlatego, że główne te programy bazują na zapisach ustawowych i rozporządzeń, później uchwał, mówiącym o tym, co powinniśmy zrobić. To są ważne rzeczy, ale żeby je wdrożyć, najbardziej skuteczne działanie jest działanie takie oddolne, które tu się pojawiło w Nasielsku. To znaczy działanie u źródła, u osób, które te zwierzątka bezdomne w pewnym sensie puszczają na nasz teren, to znaczy rozmnażają. I w tym momencie panie, działając, docierają do tych osób i edukują. To jest podstawa każdego działania, edukacja. Jeśli wyedukujemy te osoby i mówimy, że poprzez to, że te zwierzątka się rozmnażają w sposób niekontrolowany, ta bezdomność się rozszerzy. Docieranie do tych osób i później przelewanie tych środków już nie na odławianie, nie na przekazywanie piesków i głównie piesków do schroniska, choć sterylizacja obejmuje i koty, a wchodzenie w sterylizację i edukacja, sterylizacja, to jest taki początek, gdzie panie tutaj wykonują te działania i mogę pochwalić się, a głównie tutaj panie, bo jak przeznaczamy te 50 tysięcy złotych, to w tamtym roku jeden piesek, jeśli dobrze pamiętam, trafił do schroniska, a wszystkie pieski zostały przez panie przyjęte i odeszły do adopcji. To jest najlepsze, co może pieska bezdomnego spotkać. I tutaj panie to wykonują. Mało tego, sąsiednie gminy zaczynają tu już do mnie się dopytywać o panie, żeby te panie też pomogły na terenie, bo to jest ogólnokrajowy problem. I dlatego sterylizacja, znakowanie i później dopiero walka z bezdomnością. To są te fundamenty. A tutaj jest oddolne działanie 65 sołectw. Panie poprzez swoje jakieś tam kontakty i poprzez oczywiście gminę, przez Wydział Ochrony Środowiska trafiają do osób, które trzeba edukować. I po edukacji mamy sterylizację, mają panie, pewnie o tym też powiedzą, mają swoje sukcesy, gdzie ta sterylizacja się odbyła i w pewnym sensie te ogniska takie mamy opanowane. Oczywiście jeszcze sporo przed nami do działania, bo ten teren jest duży, mówię 65 sołectw, to jest bardzo duża gmina i cieszę się, że panie tutaj się odnalazły na naszym terenie. Wszelka pomoc, która jest, nie zawsze ta pomoc też, bo tam próbujemy to spasować, te są jeszcze jakieś tam tematy, ale panie tutaj podchodzą bardzo merytorycznie do tematu, mam nadzieję, że to spasujemy i to z korzyścią dla zwierząt, bo to jest podstawa, ale z korzyścią dla budżetu gminy i dla mieszkańców miasta gminy Nasielsk. Pani Aldono, na czym to wszystko polega? Po ulicy błąka się bezdomny pies albo kot, dostaje pani telefon, bądź dzwoni burmistrz, tak? Co się dalej dzieje? Trzeba tego psa zabezpieczyć, uratować. Głównie na psach tu bazujemy, bo tak, koty... Tak, koty z kotami, sterylizacja tych wolno żyjących. Dotarliśmy do karmicieli, poinformowaliśmy, że gmina będzie pomagać do karmianiu i oczywiście sterylizacji tych wolno żyjących kotów. Także to już mamy tak informacyjnie opanowane. Największy problem to są psy. Znajdujemy psa i co? Znajdujemy psa, musimy go zabezpieczyć. Jest to największy dla nas problem z domem tymczasowym. Pierwsze, złapanie psa
z ulicy. Ciężarne suki, szczeniaki, no i oczywiście pierwsze co to badanie i sterylizacja. Jeżeli jest pies zdrowy, to sterylizacja i umieszczamy je gdzie możemy. W domach tymczasowych, byleby nie do schroniska. U siebie, byleby nie do schroniska. No jest to nasz główny cel, żeby pies nie trafił do schroniska. Za te pieniążki, które gmina musiałaby przeznaczyć dla schroniska, czyli tam około 2500, my mamy sterylizację. Też gmina szczepi. Taki pełny pakiet mamy. Szczepienia, odrobaczanie, zaczipowanie i sterylizacja tych dorosłych psów. Bezdomnych, które się trafią. Bezdomnych, które się trafią. I my później przez kilka dni, kilkanaście, zależy to od potrzeb psa, przetrzymujemy i szukamy domu. Czy to tymczasowego na dłuższą metę, jeżeli tak potrzebne, no ale najlepiej stałego. W ten sposób wszyscy są zadowoleni. Począwszy od psów, nas i gminy. Więc, ale to jest nas pięć. Jesteśmy bardzo aktywnie działający i już zmęczone tym, bo nie mamy pomocy od mieszkańców. W tej chwili od mieszkańców dostajemy taką pomoc. Telefon, tu biega pies, prosimy o pomoc. A jeszcze muszę podziękować naszej gazecie, bo się włączyła gazeta lokalna Życie Nasielska. Mamy co cykliczne artykuły informacje, tak, informacje o adopcjach, o problemach, czyli taka edukacja o działalności naszej. No staramy się coś zrobić. Również z policją mamy taką delikatną współpracę. Także no, na terenie gminy tak naprawdę fajnie się układa, tylko po prostu, tak jak mówię, no potrzebne jest jeszcze świadomość mieszkańców, bo od tego no, trzeba zacząć i najwięcej zależy. A co to znaczy świadomość? Chodzi o to, żeby zachęcić... Chodzi o to, żeby mieszkaniec, żeby człowiek, nie wiem, mieszkaniec, no, żeby gospodarz miał świadomość, że zwierzę czuje, zwierzę odczuwa ból, zwierzę ma jakieś uczucia, zwierzę potrzebuje wody, zwierzę potrzebuje pokarmu i warunków minimalnych, które są zapewnione dla niego w ustawie, ustawowo. I że rozmnażanie jest złe, że rozmnażanie to są koszty, że to są ogromne koszty, że to są koszty z jego pieniędzy, to są, bo jeżeli powiemy, że to są koszty z gminy, to nikogo to tak nie dotyczy. Musimy powiedzieć, że to są bezpośrednio twoje pieniądze, to są bezpośrednio pieniądze z twoich podatków. No i uświadamiać właśnie o tym, że zwierzę ma jakieś prawa zapewnione ustawą, bo nikt, znaczy przepraszam, nie nikt, jest gro ludzi naprawdę czułych i z sercem, ale dużo niestety nie. Więc no tak jak mówię, edukacja, ograniczenie tego rozmnażania, tego nieszczęścia, chipowanie i krok po kroku, no tak jak mówię, z gminą nam się układa, to z lekarzami weterynarii współpracujemy tu w Nasielsku. Z kim jeszcze my współpracujemy? No policja, powtórzę, kino, nasz pan kierownik tym i gazeta Nasielska, Życie Nasielskie. Proszę jeszcze powiedzieć, jaka to jest skala tych psów, czy takich zaniedbanych, odbieranych, czy też psów bezdomnych? Bo zdarzają się też takie sytuacje, że dostajecie kontakt, znaczy sygnał, że jest pies bardzo zaniedbany, czy wygłodzony na łańcuchu i wtedy też tam trzeba jechać. Bo? W tym roku, do tej pory, to mamy około 30 psów przez nas tylko zabezpieczonych, czyli policzmy sobie. Aha, a mamy czerwiec. Ale jest, to są jeszcze tylko bezpośrednio psy, które są... Około 100 sztuk można liczyć. Zresztą bezdomność też się pojawia w okresach. Okres właśnie zakupów, prezentów dla dzieci i później po tym okresie, gdy te pieski podrastają. Okres końca wakacji, gdzie mamy działki letniskowe, gdzie pojawiają się pieski i dokarmiane, i no, pozostawiane, bo w okresie letnim piesek po trawie biega, jak ktoś odjeżdża do bloku. No niestety, jesteśmy ludźmi, tutaj źle o nas to świadczy, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale to są fakty. I warunki utrzymywania zwierząt, czyli ten dobrostan jest u nas
powiem bez przesady w tej chwili, jak tak jeszcze wsiarczy, jest 70% gospodarstw do przeprowadzenia interwencji. Psy mają fatalne warunki. W ubiegłym roku taki szczególny przypadek to był zimą pani przedszkolanka, pan handlowiec, psy bez budy, taka dach z samochodu, na betonie, w końcu na betonie, pies i suka oszczędziła się. Było minus 20 stopni. Szczeniaki pozamarzały, jeden jeszcze żył. To zleciło natychmiastową eutanazję u lekarza weterynarii. I tak jak mówię, przedszkolanka i handlowiec. Także nie tylko... Wejdę słowo. Jest kwestia właśnie tej edukacji, bo ja mówię tutaj rolnicy, to jest przyzwyczajeni są te zwierzątka, z reguły pilnują posesji, kiedyś jeszcze... Ale też to się robią i powinny mieć te minimum, tak. I tutaj edukujemy, docieramy, te informacje, one są coraz bardziej jak gdyby powielane i tutaj życie nasielska, szkoły, przedszkola, bo najbardziej chłonne są i przyswajają sobie dzieci, bo niektóre osoby po prostu jakoś, nie wiem, to jest jakiś taki stan, który zapomina się o tym zwierzęciu i to jest bardzo przykre. A dzieci, młodzież, jeśli one już zobaczą, że to trzeba, że to jest zwierzę, które odczuwa, to jest najlepsze źródło. I tutaj jeszcze do ustawodawców kwestia taka, żeby tutaj wspierać tego typu działanie, nawet mówię w kwestii ustawowej, ja tutaj już jak gdyby... A przynajmniej nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Kwestii takiej, żebyśmy zapanowali nad tym zwierzątkami w sensie pozytywnym, to znaczy czipowanie, sterylizacja, żeby to były pewne rzeczy rozwiązane ustawowo, nie samorządy pojedynczo, punktowo, dlatego że to jest działanie takie, no szkoda tak, tych środków. Ustawa nam, że tak powiem kolokwialnie, rzuca kłody pod nogi. Naprawdę, mogłybyśmy dużo więcej zrobić dobrego dla nas wszystkich, tak jak mówię. Tym bardziej, że my jesteśmy absolutnie wolontariuszami. Tak. No ale niestety, tu ustawa, tu zakaz, tego nie można, tu inspekcja weterynaryjna, tutaj ustawa, program, tu... No, niestety. Bo żebyśmy mieli świadomość, że wszystkie rzeczy, które wydajemy pieniążki, tu w samorządzie, państwo, to co pani powiedziała, że osoba albo gmina się zajmie. Ja miałem taki przypadek, pierwsze jak schronisko było otworzone, zadzwonił do mnie znajomy. Bogdan, podobno mieć psów szukać jego schronisko. Na tej zasadzie ja mówię, Kaziu, ten pies kosztuje wtedy 1200 zł. Jak to 1200? To krowa 1200 zł i pies 1200 zł? Mówi tak, bo to wszystko kosztuje. Na tym świecie nic za darmo. Jeśli odbawiamy pieska, płacimy 2,5 tysiąca, to właśnie ta osoba i wszyscy mieszkańcy gminy z podatków płacą za to. Te 2,5 tysiąca nie idzie na inny cel, tylko idzie na tego pieska. I to jest bardzo ważne, bo to dociera do ludzi i to trzeba wytłumaczyć, że nikt pieniążków nie drukuje. Staramy się właśnie dobitnie w gazecie ekonomia jest podstawową, że właśnie, że ekonomiczne aspekty tego naszego działania. Zgłaszają się do nas również dyrektorzy szkół z prośbą właśnie o przedstawienie problemu dzieciom, no oczywiście w jakimś stopniu, żeby to było zrozumiałe, no ale niestety, to właśnie edukacja tych podstaw, tak? Ale widać, że już, ale po prostu dla nas jest to ważne, że widać, że coś się zmienia. Odzew, tak jak mówię, od szkół, poprzez gazetę, poprzez społeczeństwo też już, bo już zaczynają. No nic, będziemy działać w miarę naszych możliwości, tylko no, szkoda, że nas jest tak mało. Tak, ale mówię, jeszcze tutaj mówię, cały czas wracam do tego rozwiązań ustawowych, mówię, bo samorządy podejmują, zresztą to jest, zostało scedowane w 100% na samorządy, żeby było jasne. Była kontrola NIK-owska, kilku samorządów, gdzie te kontrole bardzo źle wypadły dla samorządów. Z prostej przyczyny, no, samorządy mając określoną pulę potrzeb, mówię, może bogatsze samorządy trochę mogą sobie na więcej pozwolić, ale jeśli jest tych potrzeb określona ilość i radni, i ja jako burmistrz, no te środki przeznaczamy, te 50 tysięcy są, można powiedzieć, mało. W stosunku do potrzeb, te 50 tysięcy przydałoby się na, już mógłby wymieniać oczywiście, na co, ale jeśli chodzi o tak dużą gminę, 65 miasto, 7 tysięcy mieszkańców, to są bardzo małe środki na tego typu działania. I tu dzięki temu, że panie funkcjonują, to te środki zostały jak gdyby zwielokrotnione.
Ale jeśli ja bym miał odławiać pieski tak jak zgodnie z procedurą, no i liczmy 2,5 tysiąca, ile już z 50 tysięcy byśmy piesków odławili. I koniec. I wtedy przesuwamy znowu środki z innych tematów, no bo jeśli mam zgłoszenie, to muszę zareagować na tego pieska. Tak, w kwestii edukacji, mówimy tutaj dużo o sterylizacji, ale to jest kontrowersyjny temat. Podejrzewam, że Pani się spotykają i Pan także, że suce zabrać szczeniaczki, że to może być bolesne, że odebrać macierzyństwo i tak dalej. My wiemy, że sterylizacja jest dobra i że jest konieczna, ale jak Państwo tłumaczycie ludziom, że rozmnażanie takie swobodne nie jest dobre i generuje ten problem? Jest ulotka bardzo fajna, przez fachowców przygotowana. Tak. Przeważnie na nasze takie sugestie, że sugestie takie naprawdę mocne sugestie, że psa trzeba wykastrować i suczkę, nie chcą robić krzywdy, więc kontrargument. Czy krzywdą nie jest później wyrzucenie szczeniaka? Czy krzywdą nie jest, że ta suka rodzi 2 razy w roku? Czy krzywdą nie jest ropomaciczek? Czy krzywdą nie jest później porzucenie tej suki, kiedy jest chora, czy ma guzy ogromne? Bo też to wszystko przerobiliśmy. Ja nie mówię tego, nie przeczytałam. Wszystko to przerobiliśmy. Guzy, listwy, ropomacicza straszne, martwe szczeniaki. No i oczywiście topienie szczeniaków, zakopywanie szczeniaków, bo ślepych miotów, no to jest straszne określenie, bo ślepy miot to tak samo można powiedzieć. To nie jest ślepy miot, po prostu to są szczeniaki, które jeszcze nie widzą w ten sposób. Więc my mamy absolutnie dosyć mocne kontrargumenty, ale trzeba to tłumaczyć kilka razy, że pies nie odczuwa satysfakcji, przyjemności z... To jest natura, to jest dokładnie, to jest natura, to jest instynkt. I jeżeli wykastrujemy psa, wykastrujemy sukę, ona będzie szczęśliwsza, pies również, nie będzie miał też prostaty, problemu z prostatą, jak raka jąder, nie będzie się włóczył, nie będzie niepotrzebnie stresował się, biegając, gryząc się, prawda, za suką. Gmina dopłaca prywatnym właścicielom do sterylizacji? Tak, dopłacamy, ale głównie to jest tak przez Wydział Ochrony Środowiska, gdzie jest kontakt z panią kierownicą, panią Janą Szymańską. No i oczywiście od pani informacja, gdzie panie docierają i mówią, że trzeba. Nie ma takiej sytuacji, że dopłacamy w szablonie, tylko szukamy tych właśnie osób najbardziej, które trzeba dotrzeć i potrzebujących tej sterylizacji, gdzie brak środków finansowych, czy no brak wiedzy. Ogniska, prawda? Gdzie jest 14 psów, kilka psów, no jest to niemożliwe, żeby wysterylizowali właściciele ze względów finansowych. Także gmina tutaj pierwszy raz od lat, pierwszy raz, prawda? To pierwszy rok taki, że dopłaca do sterylizacji właścicielskich psów 50%. I te, które my, pies, psy, czy bezdomne, czy bezdomne, tak, czy nawet właścicielskie, które my przejmujemy, czyli zabezpieczamy, również sterylizuje, pokrywa, tak, 100%. Dlatego, że to jest ekonomicznie uzasadnione dla gminy. Ja niestety, albo niestety w tym momencie, patrzę też na ekonomię i w tym momencie ważne jest, tak jak mówimy o panie, czy ja też każdy chce, żeby te zwierzęta miały jak najlepsze warunki, jak najlepiej funkcjonowały, ale ekonomia tu jest też bardzo ważną rzeczą i wydając 300 zł na sterylizację, a wydając 2,5 tysiąca na odłowienie i przenięcie pieska do schroniska, no to już wyższe matematyki tu nie trzeba. Proste liczenie opłaci się i zresztą to odczuwam w sensie takim, że to działa. Oby tak dalej. I tutaj trzymam kciuki, mówię, wszelka pomoc jaka jest, mówię, ta pomoc też my sobie tam się docieramy jeszcze, pewne będą jakieś tam tematy, które będziemy nie ustalać, ale spotykamy się, rozmawiamy, bo tu mówię, to najpodstawowa rzecz, żeby to dobrać. I pomalutku mam nadzieję, że będzie funkcjonowało. Myślę, że to jest taka wzorcowa współpraca, to jest taka dobra praktyka dla innych gmin. Jak można pracować ze stowarzyszeniami i organizacjami? Chwilę czoła przed paniami, bo mówię, ja z różnymi stowarzyszeniami miałem kontakt i różnie to się odbywało, w formie właśnie nawet takiego jak gdyby żalu i słusznego w części, że gmina za mało robi, a tu panie jak gdyby no wyręczają mnie.
Tak, tylko muszę powiedzieć, że nie jest to nasz jakiś taki pomysł. My bierzemy przykład również z tych już, którzy działają w ten sposób i sprawdza się ta działalność. To nie jest tak, że my po prostu sobie wpadłyśmy na taki pomysł i po prostu bierzemy przykład z innych gmin, z innych stowarzyszeń, z innych, z naszych znajomych, którzy też działają, słuchajcie, sprawdziło się, jeździmy również na szkolenia do NIK-u, organizuje taka Fundacja Karuna i oni właśnie, kastrujemy bezdomność, to się nazywa, fajnie, trafnie. I tam poznajemy ludzi z gmin różnych, bo przyjeżdżają również samorządowcy. Różne rozwiązania są. Tak, różne rozwiązania i poznajemy te rozwiązania, wiadomo, że się sprawdziły, wiadomo, że nikt, jest to pod patronatem, nie patronatem, aprobatą NIK-u i są to oceny takie NIK-u pozytywne. Zresztą u nas też w ubiegłym roku NIK pozytywnie ocenił działalność, prawda? W kontroli. Także również już to w Polsce działa i my na przykładzie innych. I ważna jeszcze taka informacja. My działając nie zabieramy nikomu środków z budżetu innego. Jest kwota przeznaczona na budżet na zwierzęta, na opiekę nad zwierzętami, na ustawowo utrzymanie gminy w czystości i tylko korzystamy oszczędzając jeszcze te środki. Nie zabieramy nikomu z budżetu na przedszkola, na oświatę, na sport, absolutnie. Także takie stwierdzenia i takie rady dla nas, zajmijcie się dziećmi, bo nie mają co jeść, nie są absolutnie uzasadnione i to jest zupełny absurd. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, dziękuję Pani Adama, Pani Sylwio. Życzę powodzenia. Korzystam się z okazji, dziękuję Panią Wie za to, że Pani tutaj działa na tym terenie. Mówię, że sąsiedzi się pytają już też o Panie. I dziękuję Pani za zajęcie się tematem, dlatego że to temat, on wybucha jak są jakieś pogryzienia, jakieś tematy takie, gdzie a z marszu, z takim spokojnym tematem, gdzie w takich warunkach powinno się właśnie tworzyć, docierać do różnych osób i zajmować tematem. I za to dziękuję, że Pani pokazuje też takie sytuacje, gdzie są osoby, które warto pokazać, warto podziękować, bo to serce jest do zwierząt i zaangażowania. Dziękuję. Ja również dziękuję Pani Matce i Fundacji Wspomagania Wsi, że zobaczyli nas, że nas zauważyli. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.